Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 20 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powrót do sprawy gliwickich polderów, nowy uhonorowany doktor Politechniki Śląskiej, nieletni knurowianin zatrzymany za środki odurzające, a na koniec podróż po muzycznym świecie. Anabela Conti, zapraszam na serwis. Naturalne poldery czy suchy zbiornik retencyjny? Co tak naprawdę powstanie przy ulicy Słowackiego? Między innymi na ten temat mieszkańcy Wójtowej Wsi rozmawiali w czwartek z urzędnikami i projektantami kontrowersyjnej inwestycji. Spotkanie zorganizowane na wniosek Rady Osiedla w Szkole Podstawowej nr 10 kipiało wprost od emocji i szybko zamieniło się w polityczny wiec. Wydaje się, że bardzo trudno będzie pogodzić konieczność zapewnienia miastu należytej ochrony przeciwpowodziowej z oczekiwaniami mieszkańców, którzy boją się nie tylko o urokliwe sąsiedztwo, ale także o swoje domy. Poldery są w fazie projektowania i to, że te poldery muszą powstać, bo jak Państwo wiecie i podkreślacie to, było to podkreślane na wcześniejszym spotkaniu, ta woda się tam wylewa. W związku... Raz tylko było takie zdarzenie kilka lat temu, że wylała i delikatnie zalała ulicę Słowackiego. Ale głównym powodem było to, że była niedrożna ta krata. To był główny powód, że Straż Miejska się tym nie interesowała, nie odtykała tego i to był główny powód, że ta osrąbka wystąpiła z brzegu, jedyny. To znaczy ona nie wystąpiła z brzegu, tylko wskutek zaniedbań doszło do podniesienia tej wody. Polter zalewowy jest to miejsce, w którym woda niejako w sposób naturalny się będzie wylewała. Zbiornik jest piętrzona przez jakieś urządzenie typu jazd. Tutaj będzie budowany polder czy zbiornik? Tutaj będzie budowany zbiornik, bo będzie on... No właśnie, a dlaczego Państwo piszecie i mówicie mieszkańcom, że robicie poldery? Mieszkańcy wiedzą, że poldery już są. Bo to są właśnie naturalne zbiorniki do odbierania w sposób naturalnie, ewentualnie wylewającej się wody. I one są gotowe, nie wymagają żadnej inwestycji. Mamy wszyscy poczucie zagrożenia, że wcześniej nikt z nami nie rozmawiał o tym, co się będzie działo w dzielnicy, tak? Zgadzacie się Państwo z tym? Za późno z nami rozmawiają, tak? Po drugie, boimy się tego, że to, co się stanie, to, co zostanie zrobione, zniszczy coś, co jest dla nas ważne, tak? Chcielibyśmy, żeby te poldery zalewowe były polderami... Dobrze. Zbiorniki zalewowe, żeby były zbiornikami zielonymi. To znaczy, że po wykonaniu urządzeń hydrotechnicznych, żeby zostały obsiane i obsadzone roślinnością, żeby zostały obsadzone drzewami. Jak się będą zachowywały fundamenty naszych domów, które są kilkanaście metrów od tych zbiorników? Bo wiecie Państwo dobrze, że na ulicy, jeżeli pęknie rura i przyjdą i tą rurą będą dziurę robić, żeby ją naprawić, to w domach okolicznych pękają fundamenty. Te fundamenty są bardzo liche, posadowione na glinianej podstawie. Te domy są z lat końca lat 20. i są bardzo delikatne. Ja proponuję jedną rzecz, abyśmy tak jak jesteśmy zebrani, podjęli uchwałę, że jako to gremium co my mamy wnioskować? Nie zgadzamy się na tę lokalizację. Dokładnie tak. W związku z napiętą sytuacją wokół inwestycji, prezydent Gliwic zarządził konsultacje społeczne w tej sprawie. Potrwają one do 15 czerwca i obejmą mieszkańców osiedla Wójtowa Wieś. Urzędnicy nie pozostawiają jednak wątpliwości, że szanse na rezygnację z inwestycji są czysto teoretyczne. Profesor Bogdan Nogalski został dziś 48. doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej. Uczony specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi oraz doskonaleniu systemów zarządzania. W kręgu jego bogatych zainteresowań naukowych znajduje się także szeroko rozumiana problematyka zarządzania strategicznego. Jak informuje uczelnia w swoim komunikacie, tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej jest także wyrazem uznania dla osiągnięć profesora Nogalskiego w zakresie organizacji nauki oraz dla jego zaangażowania we współpracę z pracownikami Politechniki Śląskiej, w szczególności z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Senat Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 roku podjął uchwałę nadającą tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej panu profesorowi Bogdanowi
Nogalskiemu. W publikacjach, które pan profesor pokazuje, jak stosować określone narzędzia zarządzania oraz jak za ich pomocą rozwiązywać problemy organizacji. Z tego względu stanowią one pomoc dydaktyczną dla studentów, ale jednocześnie są cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami w Polsce, czego miałem osobiście przyjemność doświadczyć w czasie pracy w przemyśle. W ten sposób pan profesor od wielu lat skutecznie i wyczerpująco zaspokaja potrzeby i oczekiwania praktyki gospodarczej oraz wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw. Jest dla mnie zaszczytem, że tak wybitna uczelnia, która w swojej ponad 70-letniej historii nadała tę godność wielu wybitnym uczonym, dostrzegła mój skromny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i postanowiła go uhonorować. Rok temu, 16 sierpnia, minęło 50 lat, gdy podjąłem pracę zawodową. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, iż ukoronowanie będzie ten właśnie dzień. Przepraszam najmocniej, ale jest to dla mnie no, taka chwila, która powoduje, że emocje mogę nie panować. Zakończyły się prace ulicy Królewskiej Tamy. Prowadzone tam roboty zmieniły stary chodnik i nawierzchnię jezdni w nową, bezpieczniejszą dla pieszych i kierowców. Budowa objęła 400 metrów chodnika i ulicy, ponadto skorygowano również wlot ulicy Królewskiej Tamy przy skrzyżowaniu ulic Panewnickiej i Beldona. Koszt zadania wyniósł prawie 1 000 000 zł. Problematyka przestępczości narkotykowej jest jednym z problemów policji. Jak ujawnia Straż Graniczna, przez terytorium Polski przebiegają główne szlaki przemytu narkotyków. Rynkiem nielegalnych substancji zajmują się przedstawiciele różnych grup społecznych, nawet ci bardzo młodzi. Jednym z nich był zamieszkały w Knurowie 18-latek, u którego w mieszkaniu w poniedziałek policjanci zabezpieczyli m.in. 5000 działek metamfetaminy. Za posiadanie nielegalnych substancji oraz świadcząca o przeznaczeniu handlowym duża ilość narkotyków zadecydowała o 3-miesięcznym areszcie. W sprawie biorą udział również inne osoby, które, jak informuje policja, wkrótce zostaną zatrzymane i usłyszą zarzuty. Postępowanie prowadzi komisariat policji w Knurowie. Tańce węgierskie Brahmsa, marsz radeckiego Strausa, a może mniej klasycznie. Muzyka z filmu Piraci z Karaibów czy znajome wszystkim Moon River w wykonaniu orkiestry uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach to już standard, bo przecież nie musi być zawsze poważnie. Gliwiczanie Gliwiczanom to coroczne wydarzenie muzyczne, w którym uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci szkoły muzycznej zabierają publiczność w przegląd muzyki filmowej, jazzowej, argentyńskiej i klasycznej. Usłyszeć możemy standardy jazzowe, pieśni w wykonaniu chórów mieszanych, zobaczyć układy taneczne przygotowane przez młody zespół rytmiczny, a orkiestra symfoniczna gra nie tylko klasycznie. Tym muzycznym akcentem kończymy piątkowe wiadomości. Przypomnę, że można oglądać nas na oficjalnej stronie tvimperium.pl oraz obserwować w mediach społecznościowych. Po serwisie zapraszam na sobotnią prognozę pogody. Dziękuję za dziś i życzę dobrego weekendu.